Chwała Panu, bracia i siostry. Dziękuję serdecznie Bogu, że mogłem tu być. Chcę złożyć świadectwo na chwałę naszego Pana Jezusa Chrystusa. Byłem już rok temu i składałem świadectwo. Dzisiaj brat poprosił, żebym mówił to drugi raz. Przyjechaliśmy większą grupą, bo już nie 5 osób, a 11. Chociaż mieliśmy dużo przeszkód, ale Pan chciał, żebyśmy tutaj byli. Zacznę od tego, że pochodzę z Łodzi, mam 35 lat i musiałbym się cofnąć, troszeczkę się cofnę do mojego dzieciństwa. Wychowywałem się na Bałutach w Łodzi, koło ulicy Limanowskiego, jak ktoś kojarzy, na tak zwanym Krwawym Rogu. No, cóż mnie nauczyła ulica? Przede wszystkim mieliśmy takie trzy zasady, żeby nigdy nie dać się złapać, nigdy nie sprzedać żadnego kolegi, a nawet jak nas złapią, to po prostu mówić, że to nie nasza ręka. I jeszcze była taka zasada, że nasz święty klub to ŁKS Łódź. Oczywiście dzisiaj uważam to za wielką bzdurę, ale tak kształtowano naszą psychikę. Oczywiście zaczęło się od drobnych kradzieży, po rozboje, po dziesiony, po napady z bronią w ręku. Szybko, że tak powiem, awansowałem, jak gdyby można tak powiedzieć, w takiej hierarchii przestępczości zorganizowanej. Porywałem ludzi, handlowałem narkotykami, trułem generalnie ludzi. No, moje życie generalnie wydawało mi się, że było dobre, a było tak naprawdę piekłem. I pewnego momentu, kiedy jakaś inna grupa przestępcza chciała mnie zabić, policja przyszła do mojej matki, weszli tam z drzwiami i też powiedzieli, że mnie zabiją. Nadużywałem narkotyków i mówię, no jak wszyscy chcą mnie zabić, no to co, zabiję się sam. I był taki dzień, że mówię, jak to zrobić. Wtedy wpadłem na pomysł, że wezmę tabletki. Zaaplikowałem sobie taką porządną dawkę. Już nie pamiętam, co to było, w każdym razie psychotropy, jakieś środki nasercowe. Nie pamiętam nic z tego, jak wziąłem. Wiem, że tylko obudziłem się w szpitalu, doszedł do mnie lekarz i powiedział, no stary, masz ciśnienie 0/40. W ogóle nie wiem, jakim cudem ty żyjesz, no ale ktoś chciał, żebyś żył. Ja wtedy nie wiedziałem jeszcze, że to był Bóg. Ale pamiętam to, że spojrzałem w stronę okna, był to ciemny szpital, czarny, a ja zobaczyłem tam białego gołębia, który siedział na parapecie. Mówię, no to jest niemożliwe. Nie wiedziałem wtedy, co to znaczy. Ze szpitala zabrano mnie do więzienia i w więzieniu byłem dla tak zwanych niebezpiecznych, czyli gdzieś bardzo mocno izolowany. I pamiętam, kiedyś szedłem po spacerniku i tak spojrzałem w niebo, zobaczyłem samoloty i mówię, Panie, czas po prostu, żebym otrząsnął się, Panie, po prostu pomóż mi, bo ja już sam nie, no, zabić się chcę, nie mogę się zabić, Panie, to chyba Ty czegoś chcesz, Panie, to Ty chcesz, mnie tutaj postawiłeś. I tak wtedy jeszcze powiedziałem to szczerze, ale być może nie dowierzałem do samego końca. Pewnego dnia nagle cela się otwiera, jestem wolny. Pomyślałem, Panie, Pan gdzieś mnie zabrał daleko, że tak powiem, z tego kraju i tak poprzez jakiś czas kształtowało się to we mnie, ale miałem takie upadki, wzloty, aż pewnego dnia po prostu zapragnąłem tego z całego serca. Upadłem na kolana, ukorzyłem się i powiedziałem, Panie, teraz po prostu chcę być Twój, cały, po prostu wniknij we mnie głęboko. Zabierz mi wszystkie nałogi, które miałem, a tych nałogów było sporo, poprzez palenie papierosów, poprzez nadużywanie alkoholu, poprzez cudzołożenie przede wszystkim też. Słuchajcie, jednego dnia Pan zabrał mi wszystko. Wszystko. Nie paliłem już. Nie miałem w ogóle chęci ani palić, ani pić. Ani nawet, słuchajcie, żony nie mogłem zaspokoić. Mówię, Panie, oddaj mi to, bo przecież ja mam żonę jeszcze. I ten proces tak trwał. I dzisiaj Panu dziękuję, ponieważ doznałem takiego głębokiego spotkania z Panem. Bardzo szczerze tego zapragłem. I chciałbym wszystkim Wam powiedzieć, że jeśli macie problemy, borykacie się z jakimkolwiek uzależnieniem,
czy troską, czy problemami. To jest ten czas. Nie jesteście tutaj przypadkowo. Tak chciał Bóg. I myślę, że to jest najlepszy czas, żeby oddać życie Jezusowi, a Pan przemieni was radykalnie. Radykalnie położy na was swoją łaskę i okiełzna was swoją radykalnie, awangardowo dobrą miłością. Alleluja. Amen.